po pół roku nieobecności do życia powraca dyskusyjny klub filmowy Trzynastka. Już od najbliższej środy co miesiąc do końca roku Suwalski Ośrodek Kultury z Maćkiem Orzechowskim organizują spotkania filmowe dla tych, którzy chcą obejrzeć coś innego niż romantyczna komedia w wieczornym paśmie telewizyjnym. Jesienią zobaczymy Kapitana. Film opowiadający o niemieckim żołnierzu udającym wyższego rangą oficera. Sweet Country, australijski western o morderstwie białego człowieka w czasach apartheidu. I Foxtrot, obraz z surrealistycznym haczykiem. A już w najbliższą środę Julian Schnabel, amerykański reżyser, malarz, pokaże nam swoje najnowsze dzieło. Van Gogh u bram wieczności. Twórcze zmagania jeszcze wówczas mało znanego malarza, Vincenta van Gogha, który popadając w coraz większe odmęty szaleństwa, próbuje tworzyć, malować i oddać to, co widzi i tak, jak widzi. Nie jest to biografia najwybitniejszego impresjonisty, lecz historia procesu tworzenia, sposobu patrzenia i próba uchwycenia tego, co nierozumiany Vincent próbował oddać na płótno. Jak stworzyć dzieło wybitne? To pytanie zadali sobie i Van Gogh, i Schnabel, i Defoe. Van Goghowi się udało. A jak poszło twórcom filmu? Trzeba to zobaczyć. Projekcja w środę o godzinie 18 w Suwalskim Ośrodku Kultury. Sometimes they say I'm mad, but a grain of madness is the best of art.